Kochani, prawda bywa bolesna. Zdaję sobie sprawę z tego, że treści, które tutaj zamieszczam, nie tylko ja, ale inne osoby, mogą sprawić, że przeżyjecie szok. Treści, które tutaj zamieszczam, mogą wpłynąć negatywnie na wasze samopoczucie. Niektórym mogą przynieść ulgę, innym żal, frustrację, poczucie zawodu. Część z was może mieć poczucie, że coś straciła, coś zostało wam odebrane. Ucierpiało wasze zdrowie, psychika, relacje z ludźmi. Wiecie co? Z terapią jest podobnie. Na początku stan waszego samopoczucia może się pogorszyć. I wówczas wasz terapeuta poradzi wam, abyście jak najszybciej, jeżeli czujecie, że naprawdę jesteście w stanie nawet zrobić sobie krzywdę, to radzi wam, żeby skontaktować się z lekarzem, poprosić o pomoc. Ponieważ, tak jak powiedziałam, prawda bywa bolesna. I w wypadku, gdy człowiek dowiaduje się, że stał się ofiarą, że przez długi okres czasu, przez całe dzieciństwo na przykład, tak jak było to w moim przypadku, był ofiarą narcyza albo jakiegoś socjopaty, to jest to ogromny wstrząs i ciężko to ogarnąć. Człowiek jest tak przytłoczony tą wiadomością, tym odkryciem, że jest to ciężko przetrawić. Potrzeba czasu, aby dojść do siebie. I potrzeba czasu, żeby uleczyć ranę. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach albo też w Q&A. Życzę wam zdrowia i wszystkiego najlepszego.